Kochane maleństwo, to niesamowite, że jeszcze Cię nie widziałam, a już zdążyłam pokochać najmocniej na świecie. Że jeszcze Cię nie poznałam, ale już wiem, że będziesz najważniejszą osobą w moim życiu. Chciałabym pokazać Ci ten piękny świat, ale obiecuję też, że gdy przyjdą złe dni, będę stała tuż obok, by móc Cię wspierać. Już niedługo dopełnisz nasz świat. Do zobaczenia, skarbie. A więc tak, jestem w ciąży. To nasz mały sekret, który ukrywaliśmy przed światem internetu dobrych kilka miesięcy. W momencie, kiedy dowiedzieliśmy się, że będziemy mieli dziecko, poczuliśmy taką ogromną potrzebę zachowania tego dla siebie. Chcieliśmy, żeby to było tak bardzo prywatne. Nie żałuję absolutnie tej decyzji, ponieważ to pozwoliło nam przeżyć te najważniejsze momenty w spokoju, tak jak chcieliśmy właśnie. Ale nadszedł czas powiedzieć o tym również Wam. Wielu z Was jest tutaj ze mną od dawna, niektórzy może nawet od początku mojego kanału, za co swoją drogą jestem Wam niesamowicie wdzięczna. Patrzyliście, jak się zmieniam, jak dojrzewam tutaj na YouTubie, zarówno jako twórca, ale też człowiek. No i teraz jesteśmy właśnie w tym punkcie. Przepiękny czas przed nami i wciąż ciężko mi czasami uwierzyć, że już za niedługo zostaniemy rodzicami. Mogę Wam uchylić rąbka tajemnicy, że ta przygoda zaczęła się tak naprawdę w zeszłym roku podczas naszego pobytu w Stanach Zjednoczonych. I to właśnie tam zrobiłam mój pierwszy test ciążowy i właśnie tam dowiedziałam się, że jestem w ciąży. Kilka razy wspominałam też na kanale czy na Instagramie o tym, że przez pewne wydarzenia nasze plany w Stanach musiały zostać troszeczkę zmienione i nie mogliśmy po prostu nagrać dokładnie takiego kontentu, czasami jak chcieliśmy. No i teraz już wiecie dlaczego. W tym momencie nie mogłabym być bardziej szczęśliwa i czuję niesamowitą wdzięczność za to, co nas spotkało. Cieszę się, że to właśnie z Zygą jest mi dane stworzyć taką pełną rodzinę, ponieważ jestem przekonana, że będzie wspaniałym ojcem i już teraz wiem, że nie mogłabym wybrać lepszego ojca dla moich dzieci. Jestem strasznie wzruszona w ogóle, kiedy tutaj mówię o tym wszystkim, ale wciąż, mimo że my już z tą wizją oswoiliśmy się, no, mieliśmy czas oswoić się przez kilka miesięcy, to wciąż jak o tym mówię, po prostu zwyczajnie się wzruszam. Myślę, że część z Was mogła się domyślać, dostawałam też takie komentarze czy wiadomości z takimi spostrzeżeniami Waszymi, że coś się zmieniło we mnie, w moim wyglądzie, ale nie do końca potrafiliście zinterpretować tą zmianę. Ale może niektórzy wcale nie będą tak zaskoczeni, może się spodziewaliście. Ja już nie mogłam się doczekać nagrania tego filmu, dlatego że nie ukrywam, trzymanie tego w tajemnicy przed Wami powoli było już uciążliwe. Z tego względu, że po pierwsze nie mogłam nagrać filmów takich jak chciałam zawsze. Musiałam już od jakiegoś czasu szukać kadrów, dlatego że ta ciąża no, jest już coraz bardziej widoczna, ale teraz już wiecie. I ja z tego powodu czuję również ogromną radość. Cieszę się przede wszystkim z tego, że podzieliłam się tym z Wami w momencie, w którym poczułam, że chcę to zrobić. Ten film to jest pewnego rodzaju nowy rozdział na kanale zarówno dla mnie, jak i dla Was. Od razu chcę też słowa skierować do Was, do moich widzów. Ten kanał nie zmieni się teraz nagle w 100% w kanał związany z macierzyństwem, z dzieckiem i tak dalej. No ale też prawda jest taka, że w tym momencie właśnie tak wygląda moje życie, przygotowuję się do tej roli i na pewno te tematy będą się pojawiały. Będę starała się to równoważyć. Mam nadzieję, że zostaniecie. Mam nadzieję, że będziemy wspólnie kontynuowali tą przygodę. Ja Wam dziękuję, że tutaj jesteście. Dziękuję Wam już z góry za wszystkie gratulacje, bo jestem pewna, że takie spłyną. I jestem wdzięczna. Jestem wdzięczna w tym momencie za to, jak wygląda moje życie, za to, że mam Zygę, będziemy mieli w tym momencie Dzidziusia. I jestem wdzięczna, że mam Was. Dziękuję.
Jestem właśnie w TJ Maxie, już ochłonęłam, później też do Was się odezwę. I słuchajcie, jestem na dziale z ubrankami dziecięcymi, ale spokojnie, nie wpadłam już teraz w szał zakupów i tak dalej, ale zastanawiałam się, bo Zyka jeszcze nie wie. I zastanawiałam się, jak mu o tym powiedzieć i pomyślałam, że kupię po prostu jakąś jedną rzecz taką dziecięcą. Myślałam o jakichś bucikach albo właśnie bodziaku, żeby mu to wręczyć razem z testem, ale niestety nie mogę znaleźć nic takiego, wiecie, nieokreślającego płci, bo albo są właśnie takie bodziaki typowo chłopięce, albo typowo dziewczęce i nie mam nic takiego neutralnego, także szukam dalej, zobaczymy. Cześć kochani, to jest mój drugi dzień piątego tygodnia. Jakie są moje aktualne objawy? Co ja tu mam? Dziwnie włosy mi się ułożyły. Mniejsza z tym. Śmiesznie, bo jestem właśnie w jednym sklepie w Stanach i pokazuję Wam świeczki różne i Wy to już widzieliście, ale one tak strasznie mi intensywnie pachną, że ciężko mi tu stać, jak chcę Wam to nagrać. Z ciekawostek zauważyłam, że bardzo uspokaja mnie teraz oglądanie rzeczy dziecięcych, więc przyszłam sobie do sklepu popatrzeć po prostu na ciuszki dla dzieci i zobaczcie na to. Oh my god! So cute! Wiecie, ja nie chcę zapeszać, także nie będę nic teraz kupowała, ale gdybym była już w późniejszej ciąży, to serio kupiłam tu wszystko. Ciuszki są po prostu przepiękne. O Boże, bo się zobaczyłam coś świątecznego. Patrzcie na to. Nie mogłam spać przez chwilę, dlatego że towarzyszył mi taki ból podbrzusza niemijający, taki tępy tym razem i coś innego niż do tej pory. Mam lody i kupiłam też chipsy, nie mogłam się oprzeć. Ja wiem, że zwłaszcza w tym pierwszym trymestrze nie powinno się jeść takiej przetworzonej żywności, ale słuchajcie, tak miałam ochotę. Staram się jeść ogólnie zdrowo, mimo pobytu tutaj, bo wiadomo, jakie jest to jedzenie w Stanach. Staram się jeść zdrowo, ale serio, przechodziłam koło tej alejki z chipsami i po prostu stwierdziłam, że muszę. Rano byłam nawet niemiła dla Zygi. Mam coś takiego, że denerwują mnie dosłownie pierdołki. Okej, jesteśmy właśnie w Muzeum Harley'a Davidsona i nagrywam z tego vloga. Byliśmy przed chwilą w sklepie, no, z różnymi rzeczami. Pierwszy raz zrobiło mi się jakoś tak niedobrze, aż tak. Słuchajcie, nie wytrzymałam i zrobiłam kolejny test ciążowy, a dzisiaj ten i tak to wygląda. Testy oczywiście jadą ze mną do Polski. Ja się trochę uspokoiłam, aczkolwiek nie wiem, czy to nie jest tylko... Ja wiem, że to jest tylko moja głowa po prostu, bo gdzieś tam piszą, że to dobrze, jeżeli ta kreska jest ciemniejsza, no bo to świadczy właśnie o tym wyższym beta HCG. Mogę zrobić test ciążowy i to jest po prostu wszystko. Myślę, że zrobię jeszcze jeden pewnie jakoś w weekend przed wyjazdem, żeby nie wiem, się znowu uspokoić, bo pewnie najdą mnie jakieś różne dziwne myśli. Wracam właśnie ze sklepu i uwaga moi drodzy, ciągle mam ochotę na słodycze. Kupiłam właśnie Skittles, czekoladę i Reese's. Reese's co prawda bardziej dla Zygi, bo ja nie do końca przepadam, ale na Skittles miałam taką ochotę, że widzicie, już jest ciemno, a musiałam po prostu pójść kupić, bo Zyga jeszcze pojechał do jednego sklepu, a ja wyskoczyłam do takiego na rogu, bardzo blisko miejsca, w którym mieszkamy, także mam, będzie wieczór z przekąskami. I właśnie a propos jakichś zachcianek, jako tako nie mam, ale te Skittlesy, po prostu tak mi się dzisiaj zachciało, nie byłam w stanie się powstrzymać i musiałam kupić. Wiem, że to jest dopiero początek, także objawy pewnie dopiero przyjdą, aczkolwiek mam nadzieję, że przejdę całą tą ciążę jakoś tak gładko, bezproblemowo i że będę tych objawów takich miała, no jednak tych nieprzyjemnych jak najmniej. Dzisiaj zaczynam 7 tydzień ciąży. Witam się z Wami na lotnisku, dlatego że czekamy właśnie na nasz powrotny lot do Polski. Jestem dzisiaj strasznie zmęczona i tak właściwie ten 7 tydzień zaczęłam. Wczoraj już czułam się bardzo, bardzo zmęczona i to jest, wiecie, takie zmęczenie, że nawet taka najprostsza czynność, jak wyjście na przykład do jakiegoś sklepu, mnie strasznie męczy i mam ochotę tak naprawdę przeleżeć w łóżku cały dzień.